Cześć, witajcie na kolejnej przygodzie, kolejnej eksploracji. Znowu jesteśmy nocą na obiekcie. Za mną już jest fajny budynek, który będziemy właśnie sprawdzać, penetrować. A jest to restauracja, bar pod Żaglami, także już was zapraszam, lecimy zwiedzać. No, wbijamy już na ten jakże ekskluzywny bar, restaurację. Jak możecie zobaczyć, tu jeszcze na ziemi zachowały się płytki, jakie tu kiedyś były. Fajne. Mnóstwo graffiti. A tam, moi drodzy, jest fotograf. I za filarem, tam z tyłu, schował się Kamil, który nie chce się pokazać na dzisiejszym odcinku. Bar, jak to bar, pewnie sobie tu funkcjonował dość długo. O, mam go. Mam go. Tu mogła być jakaś wydawka. Wow. Dużo szkła. Tu pewnie były ubikacje. Uwaga, oczywiście zło, szatan jest wszędzie. A tutaj chyba ktoś miał ciężki temat, bo aż rozsadziło muszle. Obiekt to funkcjonował, z tego co czytałem, do lat 90. No a później niestety podupadł. Miał tu ktoś to przejąć, jakiś prywatny właściciel, ale niestety się nie udało. No i tak popadło w ruinę. A tam za tymi drzewkami, moi drodzy, jest zalew, bo obiekt znajduje się przy fajnym takim, można powiedzieć, że zalewie wypoczynkowym. Kiedyś to był zbiornik retencyjny, później go przemianowano właśnie na kompleks taki bardziej wypoczynkowy i powstał tutaj taki bar. No tutaj mamy jakiś taki grajdołek pod schodami, jakąś małą komórkę. Jeszcze z śladowej ilości przewodów, elektryki. Tutaj to widać, że się dość mocno jarało, bo jest tak osmolony i okopcony sufit. Teraz, jak zobaczycie, znajdujemy się w części tej gastro, sądzę po tych płytkach, które są. Tu mam jakąś część dziwnej konstrukcji metalowej, nie jestem w stanie określić, co to jest. Ale jeżeli ktoś wie, oczywiście wiecie, co zrobić, napisać nam komentarz pod tym filmem. Chętnie się zapoznamy z waszym zdaniem, co to mogło być. Jest tu bardzo dużo butelek i komarów i nic poza tym. Sądzę, że można wejść na wyższe piętro. Zobaczymy, co tam się dzieje. O, a zobaczcie sobie tu. W tym miejscu znajduje się taka dość pokaźna blokada z pustaków. Sądzę, że to kiedyś było zamurowane, ale ktoś się już dobrał do tego przejścia. Także zobaczymy, co nas czeka na tym. Macie coś ciekawego? Spostoszałem 100%. Gdzie jest Bobki? Ta-da. No to jest zamienita, wow, to wygląda dość creepy. No co? Zwierzaki. Małe. Tutaj mamy reninkę na przewody jeszcze. Ale zauważyłeś, że tutaj tąpnęło? Tu, gdzie teraz stoję? Jest to niżej. Jesteś ciężki, jest po świata? Ej. Tu mógł być szyb i windy takiej kuchennej na wydawkę. Tu, jak zobaczycie, znajduje się jeszcze jakaś pozostałość wentylacji. Czyli szaber się nie odbył do końca. Nie do końca, bo są kabelki w puszkach. Czyli jeszcze ktoś coś tu zostawił. O, ale super kot! Geniusz jest. No to graffiti jest debeściarne. Bardzo mi się podoba. Tutaj, jak zobaczycie, mogło się znajdować jakieś takie patio, taki tarasik, na którym można było sobie jeść. I moim zdaniem tu mogły być jeszcze jakieś barierki zrobione. No patrz tu, zobacz, zobaczcie tutaj. Tu masz już ucięty taki kawałek blachy. No. Ta część była zabudowana, bo tu wszędzie masz ukradzione polegowanie. I to były okna z widokiem, no zalew. A tam był tak.
to masz jeszcze stopień do wychodzenia. No tak może być. Sądząc tutaj po tym, co Kamil mówi na suficie, jeszcze widać, że to mogło być zabudowane. No fajne, fajne. To też są ładne ślady, a tu masz nawet obramowanie do okna. Generalnie obiekt fajny. O, tu jeszcze wychodziła nam kratka wentylacyjna z obiektu. No miejsce sztosik. No i tu mamy kolejną wydawkę z części gastro. Tylko teraz właśnie na tą część widokową. Jeszcze przejdę z tej strony, zobaczymy jak to wygląda. O, fotelik dziecięcy. Ciekawe znalezisko. Tu mógł być jakiś magazyn kogoś czegoś. Uwaga, mamy gości. Okej. Okay. O, tu jeszcze się znajduje jakiś karnisz, tego typu rzeczy. No mi się tak nudziło, że zaczął zwalać ścianę. No słuchaj, no widocznie miał jakiś cel, nie? No to dobrze, to się to przyjmą. Ale tak wam powiem, że obiekt z zewnątrz nie wyglądał na taki pokaźny, a w środku jest całkiem, całkiem spory. Znalazłem tu miejsce, gdzie jest ta tajemnicza wydawka i tu wydawaliśmy posiłki. To lata 50-60. W sumie tak. Kamil jeszcze coś znalazł. Gdzie jest, mówisz, ta nadbudówka niby? Tu jest ciekawe. Ciekawe, jeszcze może wybudować sobie szypacie, ale to jest ciekawe. Pokaż. Rzeczywiście. Nadbudówkę i jeszcze mieć nadbudowywany jakiś komin. Rzeczywiście, pokaż. Dalej wejdziesz. Wychodzić za węgła. Może ładnie. Rzeczywiście, tam coś jest widać, jakby była jakiś komin, jakaś nadbudówka. Bardzo fajnie. No ciekawe, ciekawe. A tak to bardzo fajny teraz. Bardzo fajny widok, tam się być, jak nie było drzew. No wiesz, no tam masz zalew, także na pewno to fajnie wyglądało. No szkoda, że to popadło w ruinę, ale no naturalna kolej rzeczy, nie? Tak. Tu zrobimy jeszcze zdjątko. No i moi drodzy, kończymy eksplorację tego małego budynku. Jest pierońsko zimno, mamy minus 10 stopni. Ja trochę zamarzam, sprzęt też zamarza. Mam nadzieję, że strzelicie nam suba, lajka i komentarz pod tym filmem, do czego was super zachęcam. Dziękuję bardzo za wsparcie na Patronite i zachęcam, żebyście też tam odwiedzili. A tu jeszcze ktoś zwija, kolejna ekipa, która też była i sobie zwiedzała z nami obiekt. Także do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć! Widzę?